Już się nagrywa? Cześć, nazywam się Tomek Stankiewicz i zawodowo montuję podcasty. Czy korzystałaś albo korzystałeś kiedyś ze znaczników czasowych, które są umieszczane w filmach na YouTubie? Jeśli tak, to wiesz, jak dużym udogodnieniem jest wydzielenie w dłuższym materiale konkretnych momentów, w które możesz wskoczyć, szukając danych informacji. I chociaż podcastów częściej słucha się od deski do deski i rzadziej skacze gdzieś tam po osi czasu, no to w przypadku dłuższych nagrań warto ułatwić słuchaczom znajdowanie konkretnych tematów. W takim razie, jak sprawić, żeby twój podcast miał te znaczniki i był podzielony na części? Ze względu na to, że podcasty są obsługiwane przez różne aplikacje, to znaczy w różnych aplikacjach różne osoby słuchają podcastów, to sytuacja jest trochę skomplikowana, dlatego że poszczególne aplikacje z różnych miejsc wyciągają informacje o tym, gdzie zaczyna się która część. Czyli każda, może nie każda, ale różne aplikacje mają różne standardy tego, gdzie informacje się umieszcza. W przypadku Spotify i YouTube'a sprawa jest prostsza, ponieważ wystarczy umieścić odpowiednie znaczniki w opisie podcastu. Natomiast dla Apple Podcasts na przykład, albo dla aplikacji takiej, która nazywa się Pocket Casts, trzeba już zagłębić się w temat troszkę bardziej, bo znaczniki muszą być umieszczone w odpowiednich nagłówkach samego pliku dźwiękowego, który publikujemy w hostingu podcastów. No to po kolei. Co zrobić, żeby rozdziały były widoczne w Spotify'u? Tam sytuacja jest bardzo prosta i wystarczy w odpowiedni sposób w opisie odcinka zawrzeć te informacje. W nawiasie, zwykłym, okrągłym nawiasie piszemy dwucyfrową minutę, dwucyfrową sekundę po dwukropku, czyli nawias lewy, minuta, minuta, dwukropek, sekunda, sekunda, zamykamy nawias i wpisujemy tytuł rozdziału. I tak po kolei dla każdego. W przypadku YouTube'a sytuacja jest bardzo podobna. Tam nie są konieczne te okrągłe nawiasy, natomiast jeśli będą, to YouTube zinterpretuje to prawidłowo. Czyli nie musimy tworzyć dwóch wersji, jednej z nawiasami, a drugiej bez nawiasów. Jeśli zależy nam, żeby rozdziały były widoczne w pozostałych aplikacjach, które wymagają odpowiednich nagłówków pliku audio, możemy zrobić to na kilka sposobów. Jeśli mamy już zmontowany podcast, wszystko jest gotowe, wyeksportowany, gotowy plik MP3, AAC albo jakikolwiek inny format, no to najwygodniej będzie skorzystać ze specjalnego programu stworzonego właśnie do umieszczania nagłówków w podcaście. Jednym z takich programów jest program Chapters Creator, stworzony przez podcastera dla podcasterów, przez Konrada Leśniaka, którego podcast Gadanie Gadesa również serdecznie polecam. Program jest bezpłatny, minus dla niektórych będzie taki, że działa tylko na Windowsie. Jeśli jesteś użytkownikiem Maca, to jest program o podobnej nazwie, również nieskomplikowanej, nazywa się Podcast Chapters. Linki do obu programów będą w opisie odcinka. Jeśli chodzi o Chapters Creator, on jest bezpłatny. Podcast Chapters coś tam kosztuje, już sprawdzam. Tak jest, $19.99 niestety. Po ściągnięciu takiego programu jak Chapters Creator możesz żonglować tytułami rozdziałów. To znaczy, jeśli masz na przykład wypisane po kolei znaczniki czasowe, możesz je umieścić w pliku MP3, ale możesz też zadziałać w drugą stronę, czyli jeśli podczas montażu przygotowałeś sobie odpowiednie znaczniki i masz je już w pliku MP3, możesz je stamtąd wyciągnąć i mieć od razu gotowy fragment opisu, który możesz wkleić do Spotify albo do YouTube'a. Co więcej, możesz również skorzystać z programu Chapters Creator do uzupełnienia pozostałych wszystkich metadanych pliku MP3. Są również narzędzia online. Jedno znalazłem przygotowując się do tego odcinka. Nazywa się Online MP3 Chapters Editor. Link również będzie w opisie odcinka.
A co z innymi aplikacjami? Bo wymieniłem Spotify, YouTube'a, Apple Podcast, Pocket Casts. W zasadzie, mimo tego, że aplikacji do odtwarzania podcastów jest wiele, to praktycznie każda z nich będzie korzystać albo z jednego, albo z drugiego standardu. Czyli jeśli informacje o rozdziałach będą umieszczone i w opisie, i w nagłówkach pliku MP3, to możesz być spokojny o to, że informacje o rozdziałach się wyświetli. Oczywiście może gdzieś istnieć bardzo niszowa aplikacja używana przez 3 osoby, która korzysta jeszcze z czegoś innego. No, podcasty są zdecentralizowane, więc tak może się zdarzyć. Ale w praktyce, dodając w tych 2 standardach informacje o rozdziałach, można być spokojnym. Jest jedno ale, bo wyobraź sobie, że montujesz podcast. I możesz na przykład w czasie montażu wynotowywać sobie gdzieś na boku w formacie na przykład minuta, sekunda, tytuły poszczególnych części. Ale co jeśli zdecydujesz w pewnym momencie, że chcesz wyciąć fragment w początkowej części podcastu albo na przykład dodać intro, którego nie dodałeś na początku. No to wtedy wszystko się przesuwa. Z tego powodu warto używać znaczników już na etapie montażu. Ja tutaj nie jestem w stanie powiedzieć, jak każdy z bardzo wielu programów, w których można montować podcasty, to obsługuje, ale na przykładzie programu Reaper, w którym ja pracuję, podpowiem tak. Można w poszczególnych momentach początków rozdziałów dodawać sobie markery. Jeśli marker nazwiesz według schematu CHAP, CHAP równa się i tam podasz tytuł rozdziału, to przy eksporcie pliku MP3, jeśli do tego przy eksporcie zaznaczy się taką małą opcję jak Add New Metadata, to plik MP3 będzie już zawierał rozdziały czytelne dla Apple Podcasts i dla Pocket Casts, a także na przykład dla programu Chapters Creator. Możesz więc potem sobie otworzyć plik w programie Chapters Creator i uzyskać w formacie odpowiednim dla Spotify i dla YouTube'a fragment opisu do wklejenia. Jest jeszcze taka fajna rzecz do automatycznego masteringu podcastów i robienia różnych cudów z dźwiękiem, jak Auphonic. I w tym Auphonicu też można sobie dodać rozdziały, natomiast albo trzeba je mieć już właśnie zapisane jako markery w programie, w którym się montuje, albo trzeba mieć je spisane, czyli minuta, sekunda, wszystkie informacje szczegółowo o tym, w jakim formacie trzeba je mieć spisane, są w, no nawet niekoniecznie w pomocy Auphonica, ale po prostu jeśli się zaczyna to robić, to tam są podpowiedzi. No dobra, ale po co to wszystko robić? Po co się tak męczyć z tymi rozdziałami? Może nie warto wkładać w to pracy? Z 2 powodów. Po pierwsze, zwłaszcza jeśli twój podcast zawiera różne tematy, czyli jeśli masz wyraźnie oddzielone sekcje w odcinku. Tak przykładowo pierwszym podcastem, który przychodzi mi do głowy, kiedy o tym myślę, jest Raport o stanie świata. Bardzo popularny podcast. Tam są odpowiednie sekcje poświęcone rozłącznym tematom, a podcasty są długie. W takim przypadku na pewno warto dodać rozdziały, więc dla wygody słuchacza, z szacunku do słuchacza, tak po prostu, żeby zwiększyć jego komfort. 2 powód to jest podcastowe SEO, czyli jeśli zależy ci, żeby wyświetlać się wyżej w wynikach wyszukiwania, na przykład po wpisaniu jakiegoś pytania. Wyszukiwarki podcastów są różne. Każda z tych aplikacji ma swoje algorytmy, swoje sposoby. Natomiast można założyć z dużym przekonaniem, że jednak te tytuły rozdziałów są traktowane jako ważniejszy element opisu niż po prostu fragment zdania. Czyli jeśli zależałoby ci, żeby wyświetlać się gdzieś wyżej w odpowiedzi na jakieś pytanie, to jeśli to pytanie będzie tytułem rozdziału, można założyć, że raczej na tym skorzystasz. W tym odcinku padło kilka rzeczy, które są bardziej praktyczne, kiedy są napisane, a nie usłyszane. Nie bój się, nie musisz tutaj je cofać, szukać. Jeśli wejdziesz na moją stronę tostanki.pl w sekcję poradniki, to tam znajdziesz tekstową wersję tego podcastu pod tytułem Jak dodać rozdziały i znaczniki czasowe do podcastu.
Jeśli masz jakieś pytania, problem z dodaniem tytułu rozdziału, albo problem ze sprzętem czy montażem podcastu, to zapraszam do siebie na bezpłatną konsultację. Wszystkie informacje na stronie tostanki.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Już się nagrywa.